Ziemaneska, witam was w Igrzyskach Śmierci! Nie waż zabijania simów nigdy za wiele. I w końcu przyszedł czas na wyzwanie numer 3 i dla kwitnących wzgórz to będzie numer 6, czyli Instrumentos. To wyzwanie już niejednokrotnie było, jednak sprawdziłam tutaj poprawkę, że w sumie to nie musi być pianino, to może być jakikolwiek instrument, może być gitara, bas, skrzypce, syntezator. Nie ryzykowałabym z mikrofonem, bo nie wiem, czy się tak samo do niego przysysają, ale to, co mamy, musi wystarczyć. Dobra, wszyscy już są, nie wiem, normalnie nie pasuje, czyści też nie, ale nie umierają z zimna, o to może być najlepsze, nikt nie umiera już z zimna. I standardowo ktoś został kompletnie odcięty od wszystkich innych i jest taki sam jak palec czy coś tam. Samotność, ciężki los, dzbanie kto ci ma hajs dać. Nie wiem, może się liczy, że się jakiś króliczek towarzyski zreflektuje nad swoim czymś i twierdzi, kurde, już tyle jestem tej typiary, no narzuciłbym im cokolwiek należy się. Ale chyba mniej się do nich kleją niż do pianina, mam takie wrażenie. Ale może dlatego, że czują dużą potrzebę, żeby sprawdzać, ile dostali pieniędzy, tylko po to, żeby potem znowu zacząć grać, jakby wiecie. Może nie zauważyli, może ktoś tak szybko przemknął, że nawet nie zauważyli, kiedy zostawił pieniądze. Tak było, nie ściemniam. Co? Koncert szczytowy Sima Variusa. Pewnie powinienem się kojarzyć z jakimś muzykiem, ale od razu pomyślałam o Montevariusie. Kto wie, o co chodzi, to pozdrawiam. To tym bardziej wie, że pewnie wymówiłam źle to nazwisko, to tym bardziej pozdrawiam. No nawet sama się sfact-checkowałam. Montavarius. W każdym razie ja wiem, o co chodzi, wy nie, więc mogę chociaż przez chwilę udawać, że jestem mądrzejsza, także zazdrośćcie. Czasem tak na nich patrzę z tej perspektywy i zastanawiam się, co ja w sumie robię z moim życiem. Czemu jako opcję kontentu zdecydowałam się, o tak, będę patrzeć godzinami po prostu, jak na skrzypkach napierdalało, ale to będzie hot, ale to się sprzeda, ale to jest dobre, ale się będę świetnie bawić, nie? Ziemniak, ty jak coś wymyślisz, to czapki z głów i opłakujemy twoje szare komórki. Znaczy, podejrzewam, że nie jest tak, że to jest ekskluzywne, że to jest wykupiony ten, ale usłyszałam to i miałam takie o, rodzinka zastępczak, wiecie, nie, że o, pewnie jakiś, kurde, świetny, słynny muzyk to nagrał i to jest teraz po prostu popularna nuta, którą wykupują studia filmowe, filmy i tak dalej, żeby grać. Nie, to jest, twórcy po prostu Simsów znali i lubili oglądać rodzinkę zastępczą, taki totalnie dobry polski serial i tak było, nie ściemniam, to jest ukłon w stronę jędruli. Oni nie mogą rozłożyć tego fotela, czy są po prostu emerytami? Beciu się nie... Ty jesteś emerytem. Czemu mnie tak... palce w oczy, czemu mnie obrażasz? Tylko po to tu przyszedłeś? Tak. One operation later. Czy ktoś jest może głodny? Bo jak tak, to mogę wejść po moją pieść do gardła. Tutaj powinnam wiedzieć, ile jest mniej więcej simów. Dora Otomana jest na wysokości Dawida. Tak, w ten sposób, jak jestem, to już nikogo nie zgubiłam. Czy nie wszyscy żyją? Czy wszyscy mają parę? Od Piotrka, bo od Piotrka nie chcemy się zarazić jakąś chorobą weneryczną. Mamy, super. Super, no to Piotrek, generalnie ułatwisz mi życie, jak stąd znikniesz. Także proszę, postaraj się w końcu. Osiągnij w końcu coś w swoim życiu. Reprezentuj coś sobą. Przejęłam prawie się. Znaczy mnie tylko jedno. Nie mam chyba moda, który wyłącza mi straszenie duchów. Jak mi przyjdzie Samantha i mi przestraszy któregoś emeryta albo kogokolwiek, to zginie od jej przestraszenia, to będę musiała cofać grę. Więc lepiej zapiszę, zanim stara Samantha zrobi z buta wjeżdżam i zrobi IC prank, bro. Jestem Marcinem Dubielem tej serii. Zobaczylibyście, żeby mi tak powiedziała, ale nie, tarcza antyprankowa zastosowana. Zapis gry włączony, teraz tylko patrzeć, coś nie wyłazi. Te pierwsze doby to wam powiem, że ja bym sobie musiała znaleźć w nich jakieś hobby, ale to takie hobby, które może by mnie nie wciągało na tyle, żebym zapominała o grze. Wiesz, co mi przyszło do głowy, to na przykład książka, znając życie, to bym się zorientowała, jakbym już miała kilka casualties na koncie, a to nie jest najlepszy to nara, wychodzę, wracam za pół godziny, o fajnie, challenge wziął się sam, nikt nie żyje już. Już zaczynamy wchodzić bardzo pomalutku. Pierwsze osoby już nie w czerwienie, ale w oranże. W oranże głodu wchodzą. Oranżina głodowa się dzieje, chyba największa u Dawiuda. No dawaj, Dawid. Bo niech autobus nie przyjeżdża, pomnij cię. Skurczybyk obudzi. Słuchajcie, ja to zawsze to zadbam. O, o! Jaki autobus? Jakiejś szkoły? Jakie w ogóle dzieci? Tu nie ma żadnych dzieci. Tu nikt taki nie mieszka. Jakby to jest tylko jakby jakieś resztki po jakiejś budowie, o takie o zostały. Takie ściernisko, może kiedyś tu będzie śmietnisko. Ale generalnie jest tu kretowisko i... No... Mikrobami się nie przejmujcie, to już tak było jak to przyszłam. Ale blokuj go, blokuj, dawaj! No. Króliku, a miałeś być moim kokblokiem mocy. A tutaj taki zawód, bo to też... Jezu... Czemu to się tak zawsze dzieje? Czemu oni nie mogą zjeść, jak ja nie patrzę i nie robić mi przykrości? Ale czemu on ma torbę na torbie? Tak teraz zauważyłam. Ej, Donald. Donald, czemu masz torbę na torbie? Może chociaż Andrzej Marcin, któremu brakuje jeszcze tylko Janusz na końcu. Mnie nie zawiedzie. Zrób to dla Georgii. Wie, że to nie jego córka. Poszedł zjeść od bydlaku. Pozdrawiam w ogóle Mertę i serię z wzgórz. Naprawdę. Taka dobra seria. Miałam spytać, czy zjesz, ale widzę, że promowanie. Chwalenie królika jest ważniejsze, czy coś. A potem dziebanie go w brzuch. Naprawdę bardzo dojrzałe zachowanie. Osoby, która totalnie zasługuje, żeby żyć, a nie żeby umrzeć. W Minecrafcie. Wcale mu nie grożę. On grozi sobie sam takim zachowaniem. Ty, królik se poszedł. Ej, pojawił się nowy. Handluj z tym. Powiedział, handluj z tym. Nie. Czyli myślałam, że ona gra Piratów z Karaibów. O, nasz statek to nie w sikach. Dawid już nawet ma walone w sprzątanie. Jakby już... I tak planuję się zeszczać jeszcze parę razy na podłogę, więc wiecie po co sprzątać. Wiecie, co by mi się przydało? Jak mi się tak nudzi? Jakaś gierka na przykład z Instant Gaming. Do tych, którzy nie mieli się jeszcze szansy dowiedzieć, to się dowiedzą, że wasz ziemniaczek współpracuje. Bardzo w polskim, jak widać, dlatego mnie wybrali. Współpracuję z Instant Gaming. Jeśli chodzi o takie małe gierki, to mogę polecić na przykład Inbento, w które czasem gramy sobie na streamach, jak Simsy wywala. Widzę, że obecnie nie ma w magazynie, ale możecie dodać sobie do listy życzeń, jak również kliknąć, że chcecie otrzymywać powiadomienie o tym, kiedy klucz gry znowu będzie dostępny do zakupu. Niewielkie gierki, które podbijają moje serce za każdym razem, jak się pojawiają, to są z gry z serii Holy Potatoes. Holy Potatoes Sweep'em Shop. Od wiecie o robienie broni, rozwijanie sklepu, robienie questów na czas i jakaś tam historia w grę. No jest, ale... Powiedzmy, że historia nie jest najważniejsza, ale gra jest pełna fanów, jest super. Mam ją wymaksowaną na Steamie. I obecnie jestem w trakcie masterowania Holy Potatoes We're in Space, która jest taką typową strategią statkiem kosmicznym. Musimy przemierzać galaktykę, mając na uwadze nasze paliwo, ale też taki soul meter, który sprawia, że się nam ucieknie i nie zdążymy zrobić questa w galaktyce, to nas dogania boss, którego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę pokonać na tym etapie i jest koniec gry. Każda galaktyka ma w ogóle swoją małą historię, która też jest fanem do jakiejś historii i tak dalej. To na przykład tak jak widać tutaj na postaciach jest m.in. Lokiego tu widać. Widać Saitamę, jak mówię, gra jest pełna panów, jest cudowna. A jeśli preferujecie coś na przykład bardziej z kuchennej strony, to jest Holy Potatoes What the Hell. I to polega na robieniu posiłków, bardzo krótko mówiąc. Jak widać, te gry są za absolutne grosze. 4,75, 44 i 8,12 w kolejności, o których mówiłam, także jak najbardziej polecam. Mój link afiliacyjny znajdziecie na szczycie opisu. Gdyby jakaś gra z was zainteresowała i chcielibyście ją zakupić, to fajnie by jakbyście skorzystali z mojego linku, bo w ten sposób wspieracie mnie, ja dostaję pieniądze, a ja lubię pieniądze. Także... że bardzo fajnie, ale generalnie nikt nie pytał, więc wróćmy już do gry. Och, Dawidzie, Dawidzie, czemuż ty jesteś... Nawet nie dadzą mi dokończyć. Ja mam wrażenie, że oni jak tylko słyszą moje skomlenie, to miałem takie o nie, jak ja mam to słyszeć w ostatnich chwilach mojego życia, to ja jednak wolę żyć, to jednak zmieniam zdanie, jednak przetrwam więcej tych tortur. My wiecie co? Jajco. Prank. prank, bro. Gdzie wy cały czas pilnowaliście, żeby Samantha Otomana nie została Marcinem Dubielem tego wideo. A to ja byłam Marcinem Dubielem tego wideo od samego początku. I co prank, bro. I co teraz? 3D szachy i szachmat. Niech już ktoś umiera naprawdę, bo to się dobrze nie skończy, jak ja tu spędzę więcej czasu. A few moments later. Nie! Zapomniałam zapisać grę, nie umieraj, błagam, nie umieraj. Cofam to. To Samantha, możesz być pranksterem. Jedynym, najlepszym, top 10 i zajmować wszystkie 10 miejsc, do tego jeszcze 11 bonusowe, jakby bierz ten tytuł, tylko nie zabijaj mi. Widzę cię! Gdzie idziesz? Ale puffing ma jakby... Może przenikać przez ściany, nie przejdzie pomiędzy. Oczy to patrz. Ale tak... To nie tylko też. Chyba tam gwiazdy. Też miała... A jakbym ją uwięziła? Kiedyś był taki patent, działało, że się dawało ducha w wodę, w sensie dookoła niego robiło się wodę i duch miał takie lol, co ja zrobię, no nie wyjdę, no nie mogę, tako życie mnie urządziło i tak już będzie, lol, sprankowana. Z tego, że w ogóle jezioro jest zamarznięte i mogę przejść, nie. No i tak to stój, jednak to ja wygrałam! Ja jestem pranksterem tego show. Nie konkuruj ze mną, albo utkniesz na wyspie, na kałuży. Jakby to jest morał tej historii. Mógłby zjeść, ale zamiast tego woli skakać. Tak jakby już się pogodził z tym, że chce stąd odejść, jakby. Lodówka jest już mi potrzebna, tylko to jedno. Ale koszmary, nie! Gdybym się tylko nie nauczyła chodzić, nigdy by do tego nie doszło. Tak było, nie ściemniam. Pana próbuje zagłuszyć burczenie w swoim brzuchu. Jeśli tak, to błagam, nie przestawaj. Naprawdę teraz możemy to naprawić. Naprawmy błędy naszego życia. Od razu lepiej. Z tego, że nie, bo Piotr Otomana dalej żyje. Jezu, Dora jest w jakim fantastycznym stanie. Tak naprawdę wystarczyłoby, że miałaby gdzie odsadzić kartofelki. I towarzystwo to tam wiecie. Jakby... Mówię... Emeryci żyją pełnią życia, nigdy im nie było lepiej, jakby jedynie udowadnia i usprawiedliwia moje działania, a dokładnie mówiąc to, że zamykam emerytów w piwnicach. Im się po prostu dobrze żyje, w ciasnych przestrzeniach, gdzie nikim nie zawraca dupy. Some sims may not be surviving, but elders are thriving i tak dalej. 2 hours later. Rozpacz wypełnia każdy cal mego ciała. Najgorzej. Aż tak najgorzej. Kiedy czujesz rozpacz, aż tak najgorzej. Oho. Samantha. Bambusiaro. O, obudził się i sobie wziął napój, bo ona podeszła i zrobiła. Teraz po prostu się nudzi, ale jest króliczek. Ona by mogła mieć fula na tym pasku. Jak ona to robi? Nie wiem. She's a queen. She's 10, but she's Dora Otomana. 11/10. Tomasz, podejrzewam, że jak się obudzi, będzie mieć szansę, żeby wstać się, podnieść, ale jak będzie ją marnować, to gra go sklasyfikuje jako umartego z głodu. 1 pair of pants later. No jesteśmy tu. Ludzi tłum. Nieważne, rozszedł się. Wszystko zepsułeś. 3 days later. Nawet nie kłamstwem będzie, że trochę modlę się o to, żeby się okazało, że znowu przydzbaniłam i nie zauważyłam, że ktoś umarł i żebym już się mogła stąd uwolnić. Dajcie mi. It's your lovely, let me go. Wow. Dosłownie przed sekundą modem, nie, chwilą modem wzięłam, zapłaciłam za rachunki i co za bullshit. To nie powiedzieć, że przychodzę ja, dobrze. Aha, i oczywiście musiał przyleść tu, gdzie ktoś mieszka, nie? I zabrał mi skrzypce. Ej, jak ty jesteś... Ty zabierasz świeczki? Zabierasz jej fotel, nie zabierasz świeczki. Kolejne świeczki. Człowieku, weź ty mi rozumij godność człowieka. To są nasze przyśmiertne świeczki. On zabierze Samantę, nie zabierze świeczki. Ej, co za przychlasz skończony, nie? Oddawaj skrzypce, przychlaścico! Ja nie mogę. Rozbój w biały dzień. Przypomniałam sobie, wzięłam sobie fans, wiecie, adjustorem zrobiłam rzeczy, żeby było dobrze, a on powiedział nie. Niedobrze, za słabo zapłacone rachunki. Jakubie, bubie, bubie, bum. Jakubie, bubie, bubie, bum. Jakubie, bubie, bubie, bum. Będę tak powtarzać, aż nie zdecydujesz się na podjęcie pewnych kroków. Jakubie, bubie, bubie, bum. 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 Jakubie, bubie. Nie, dobra, nieważne, wolę się zapchać czasami. No ale generalnie ta dwójka jest najgorzej. Zobaczę, czy do następnej północy. Zobaczmy, kiedy się ogarną. Dajmy im trochę czasu, dajmy im jeszcze chwilę na przemyślenie swoich życiowych wyborów. Patrz, nawet siki mają prawie tak samo rozlane. O, jakie romantyczne. Normalnie, żeście się dobrali. Sandra? Sandra? To tak? Tak? Już? To już? To już? Ja przez chwilę jakby nie zarejestrowałam. Nie zarejestrowałem. Jeżdżę nielegalnym samochodem, mój Boże. Everyone here 100% all motives. Tak, to Sandra. To ona, ona. Bogini śmierci. No to po jak zwykle wyczerpującym wyzwaniu mogę się z wami zacząć żegnać. Przepraszam, że była tak długa przerwa od igrzysk. W ogóle od wideo kiedyś być może wam trochę więcej o tym powiem, ale jak na ten moment dziękuję wszystkim za lajki. Jezu, jak to szło? Ej, dopiero nagrywałam wideo, przecież nieco filmu, jak to szło? Ej, Jezu, serio, zapomniałam. Wam dziękuję za lajki, komentarze, to za już wsparcie, znać ten deal. Dziękuję moim wiedzącym, kiedy trzeba jedzącym, pod nogi nie sikającym, na stojąco nie śpiącym i z króliczkami towarzyskimi się nie piorącym, wspierającym. I do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.